jeden taki wyjątkowy odcinek Szansy na Sukces, gdzie wygrała nasza cudowna Alicja Tracz i dzięki temu będzie reprezentować nas na Eurowizji Junior 2020. Jestem na VOD, ten mogę? Możesz to obejrzeć. Obejrzę. Wszystko. Za chwilę jeszcze obejrzymy wspólnie, specjalnie do ciebie, skoro okay. Nie widziałeś. Ale powitajmy na początku. Jest z nami Alicja Tracz. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Cześć, Ala. Jest z nami Anna Tracz, mama Ali. Dzień dobry, witam. Witamy serdecznie. I Agnieszka Wiechnik, trenerka wokalna. Witam. Zrób mi to, zorganizuj to. Proszę, mówisz proszę masz. Bardzo. Finał Szansy na Sukces Eurowizja Junior 2020. Wygrywa Alicja Tracz, ma 10 punktów i to Alicja będzie reprezentować Polskę. Pamiętasz to? Na zewnątrz widzieliśmy, a jaka była wewnątrz? No, wielkie szczęście i niedowierzanie. Powiem wam, że miałaś byłam... Czy się nie przesłyszałam? Miałaś coś takiego? Miałam, tak. No, po prostu... Nie, to było niesamowite, bo byłam tam akurat, pamiętasz, Alu, akurat po właśnie Szansie na Sukces miałam okazję rozmawiać z Alą i wszyscy chcieli rozmawiać z Alą. Wszyscy tam biegli, no przed dziennikarze i tak dalej. I w końcu, nie, ale w końcu Ala mówi, patrzy, widzi rodziców i siostry, mówi, jak chcę z wami się przytulić. I ona już tak chciała i to był ten moment, prawda, gdzie chyba to tak, takie było, że to była ta rzeczywistość nowa. Bardzo taki wzruszający dla mnie moment, że mogłam w ogóle widzieć to, powiem wam szczerze. A jak pani się czuje teraz z tym sukcesem Ali i z tą nową drogą teraz? No, jesteśmy wszyscy ogromnie szczęśliwi. No, jest to dla nas wielka radość, no, wielkie wyróżnienie, naprawdę bardzo wielkie i na pewno będziemy to pamiętać do końca naszego życia. Domyślam się. Proszę. Nie, bo chciałam o przygotowania zapytać, tak. Bo czy to już są jakieś takie treningi tutaj uskuteczniacie, czy no jak to w ogóle teraz wygląda? No są próby wokalne, są próby taneczne. No, aha. Przygotowania idą pełną parą. Pracowita jest, czy trudno zagonić do roboty? Bardzo pracowita i mam wrażenie, że ma nieskończone pokłady energii i w ogóle się nie męczy, także jest perfekcjonistką. Nie męczy się? Nie. To jej jest wiecznie mało. Ona to jest mały powerek taki. Tak. Jest petarda. Tak, widzę. Naprawdę. Petardo. Miałam okazję poznać Alę już w The Voice Kids, gdzie już była tą petardą i widzę, że teraz coraz bardziej się staje petardą. Myślałam, że bardziej nie można być, więc co się będzie działo za ten miesiąc, jak będzie ta Eurowizja, tam wystrzelisz w kosmos. Wszyscy też tego oczekujemy. Dzisiaj nie bez kozery się spotykamy, znaczy na pewno, żeby pokazać tą wygraną Łukaszowi. Tak, już to widziałem. Już się wydarzyło, ale też oczywiście twój teledysk, premiera. Fajnie było tam na planie? No, na planie było cudownie. No, cudowny pan reżyser, no, cudowna atmosfera. Cudna jest, naprawdę. Słuchaj, i mamy dla ciebie też jedną niespodziankę. Wiemy, że miałaś pewne marzenie i postanowiliśmy je zrealizować specjalnie dla ciebie, tak? Oj, tu mama zrobiła wow. Czy jesteś gotowa? Zobacz, kto... Jest i ona! Wiemy, że chciałaś zawsze porozmawiać z Roxy, więc teraz masz okazję. Nawet, słuchaj, możesz tutaj nie zachowywać dystansu, możesz podejść i nawet jej dać tak zwaną piąteczkę przybić. Cześć, Roxy, kochana. Cześć, cześć wszystkim. Cześć, Ala. Co tam u ciebie? Jak się masz? Możesz Ale pogadać. Nie dowierza. Jak się masz? Spytała się Roxy. Bardzo dobrze. Matko, jaka jesteś urocza. Pięknie wyglądasz w ogóle. Słyszałam piosenkę, z którą będziesz reprezentowała nas na Eurowizji. Myślę, że już wszyscy chyba słyszeli w naszym kraju. I nie mogę się doczekać. Trzymam mocno kciuki, kochana. Dziękuję bardzo. Ala, może masz jakieś pytania do Roxy? Bo wiesz, ona jest jednak no, taką weteranką eurowizyjną. I wygrała Eurowizję, i prowadziła Eurowizję. Naprawdę chyba więcej nie można wiedzieć o Eurowizji niż Roxy wie o niej. Masz jakieś pytania? Jak było na Eurowizji? Super, super emocje i powiem ci, ja to potraktowałam jako zabawę, więc myślę, że to jest najlepsze podejście, także no, w ogóle przepiękna przygoda, także zazdroszczę ci, Ala. A jakbyś mogła się tak cofnąć, wiesz, w czasie, Roxy, czy były jakieś takie momenty, gdzie na przykład mogłabyś coś zmienić właśnie w swoim samopoczuciu, podejściu, coś jakieś może Ala błędy albo coś takiego, jeśli chodzi o przygotowanie, które może być, może popełniłaś, których Ala nie powinna popełniać? Już powiedziałaś, że zabawa, to na pewno, że to jest najważniejsze. Myślę, że to jest klucz. Mhm. A coś jeszcze? Takich, wiesz co, z takich porad przedwystępowych, no to najważniejsze jest skupienie. Będzie wokół ciebie mnóstwo ludzi, mnóstwo bodźców, które cię mogą rozproszyć, więc trzeba to sobie tak poukładać w głowie, żeby wiedzieć, co jest najważniejsze. No najważniejsze jest, żeby zaśpiewać najpiękniej w swoim życiu chyba, no nie? Na tym konkursie i jakby
no, też nie można mieć takiego podejścia, że no wiesz, że po prostu no, za wszelką cenę trzeba wygrać. Ty już jesteś zwycięzcą, pamiętaj, no bo reprezentujesz naszą Polskę na Eurowizji Junior i to jest moim zdaniem już naprawdę ogromny sukces, także gratuluję ci, kochana. No i najważniejsze takie skupienie przed występem, jeśli chodzi o takie parady przedwystępowe. Ala, stań tam koło Roxy i zrobię wam fotkę. To będzie dobra pamiątka. Ale dobry pomysł. 3, 4! O, jeszcze na szerokim, to będzie widać, że o, jesteśmy w studiu. Dobra, jeszcze jedno, już wiem, że musimy... O, dobra, dobra. Super. Dziękujemy, Roxana, bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dzięki, Roxy, Ociala, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękuję, mam nadzieję, Ala, że się spotkamy niedługo, już normalnie. Na pewno. Jeszcze przed Eurowizją, mam nadzieję, że uda nam się spotkać. Dziękujemy pięknie. Dziękuję, trzymajcie się, buziaki. Na razie, całusy, pa. Kochana, całusy. Pa, pa. Była niespodzianka, jest, co? Zaskoczona? Widzę po niej, że bardzo zaskoczona. Tak? Tak. Aż tak zaniemówiłaś, widziałam. Zaniemówiła. Fajnie, co? Dużo fajnych rzeczy się dzieje. Proszę Państwa, zapraszamy do tego, żebyście wchodzili na YouTube, Bądźmy Razem TVP i oglądali nowy teledysk Ali. Na pewno wszyscy to teraz robicie już na telefonach czy laptopach. No i macie też Ale na żywo, więc zapraszamy Ale na scenę. No teraz, no to jest ten szczególny moment. Zapraszamy cię na scenę, bardzo proszę.